Można powiedzieć, że oficjalny debiut, znaczy nieoficjalny debiut w ramach projektu Termaliki nie ciecza, ale tak na dobrą sprawę oficjalny debiut najprawdopodobniej w sobotę w meczu z Bytowiem. Znaczy oby, tak? Mam pełną nadzieję, że ten obdarzy mnie zaufaniem i że dostanę tą szansę wystąpić w pierwszym meczu, bo po to tu przychodziłem, żeby grać i żeby wygrywać każdy kolejny mecz i nie ukrywajmy, no grać o ten najwyższy cel w pierwszej lidze. W przeciwieństwie do większości piłkarzy jest zawodnikiem, który tą pierwszą ligę już zna i może podzielić się kilkoma refleksjami na ten temat. Znaczy na pewno jest to zupełnie inna liga niż Ekstraklasa, bo w Ekstraklasie mimo wszystko jest gdzieś piłka bardziej techniczna. Tutaj górę bierze siła, bierze jakieś takie przygotowanie taktyczne. I tak jak mówię, no zdecydowanie tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej, bo gdzieś zasmakowałem tego i tego, że potrzebne jest troszkę więcej tej zadzierności i tego charakteru. Oprócz tej zadzierności i charakteru, co może prezentować Brugget Termalika w rozgrywkach? Myślę, że na pewno wysoki poziom, bo przyszedłem tutaj i jestem pozytywnie, można nie powiedzieć zaskoczony, no ale jestem pozytywnie nastawiony poziomem piłkarskim szatni, bo naprawdę to fajnie wygląda, więc myślę, że tak jak mówię, każdy kolejny mecz krok po kroku, 3 punkty i obyśmy skończyli na szczycie. Sobotnia rywalizacja to taka rywalizacja troszkę jak wyprawa w nieznane, bo na dobrą sprawę nie wiadomo, co może zaprezentować Bytowia, a też nie wiadomo, co może prezentować personalnie. No dokładnie, tak. Te pierwsze mecze w pierwszej lidze to zazwyczaj jest jedna wielka niewiadoma, bo jest mnóstwo faworytów, jest mnóstwo faworytów do awansu, do spadku, a sezon potem wszystko weryfikuje i wychodzi różnie, także ja bym gdzieś nie obstawiał, nie bawił się bukmachera przed ligą, bo to wszystko wyjdzie w planie. Rywalizacja o wyjściowy skład będzie trudna w drużynie. Będzie trudna, będzie mocna, tak samo jak wszędzie tak naprawdę, bo w tej chwili pierwsza liga staje się naprawdę mocną ligą, gdzie przychodzą zawodnicy ligowi, zawodnicy z ligi i naprawdę poziom wydaje mi się z roku na rok się podnosi i w tej chwili myślę, że nie ma w pierwszej lidze drużyny, w której nie ma rywalizacji. W tej walce o wyjściową jedenastkę, jakie są twoje największe cechy? Ja nie lubię o swoich cechach i atutach to do trenera, bo tak jak mówię, no, gdzieś wolę twardo stąpać po ziemi i robić to, co do mnie należy, niż gdzieś tutaj przed kamerą wypowiadać się o cechach i atutach. No tak jak mówię, to akurat moja mocna strona nie jest, także zostawmy trenerowi i zostawmy to na boisku, żeby dziennikarze, ludzie, którzy oceniają, mogli się wypowiedzieć na ten temat.